Hej, cześć, witajcie. Tutaj Everiles i szybko zaczynamy ten odcinek, ponieważ będzie bardzo mało czasu, a będę musiał nagrywać w warunkach bojowych. Więc dzisiaj zagramy z Pogonią Szczecin i to będzie mecz Ekstraklasy. Dzisiaj zdecydowałem się na ten mecz. Potem zagramy ze Śląskiem. Nie wiem, czy to uda się w jednym odcinku. Zobaczymy. Jak będziemy się chciało renderować, to będzie w jednym odcinku. Więc lecimy, zgłaszamy zespół tak jak jest, czyli zaraz wam przeczytam oczywiście standardowo. Jeżeli oglądasz ten odcinek, zachęcam do subskrybować i dać lajka. I to tyle z typowych tekstów youtuberów. Nie jestem żadnym dubielem, żeby to mówić, więc to jest pierwszy, drugi ostatni raz, bo w tamtym odcinku powiedziałem na końcu. I tak pewnie niektórzy nie słyszeli, ponieważ... Nie wszyscy oglądają odcinki do końca, bo jest dużo mojego pierdzielenia. A tymczasem przechodzimy do meczu. My wystawiamy skład Vanderhart, Mohika, od prawej Mohika, Mosur, Chrzanowski, Puchacz, w środku Jeftić Gojak i Shadas, na skrzydłach Jóźwiak z Amaralem, jako napastnik nasz super strzelec Krystian Gietkier. U Pogoni, na bramce Stipicia. Od prawej Damian Ładny, ten pan Grek, Zech i Lima na lewej, w środku Podstawski, Dąbrowski i Drygas, na skrzydłach obiecujący Kowalczyk i Iker Guartoszena, a na napadzie Buksa. Idziemy do szatni, rozmowa motywacyjna, pokażcie na co was stać, oczywiście wierzę w was. Wiele poleceń. Zobaczmy jakie. Wiele poleceń. Jak na Dąbrowskiego. A tutaj naprawdę trzeba przykryć jednego Buksę i dwóch, myślę, skrzydłowych. Tutaj agresywnie pójdźmy. Lima też agresywnie. Dobra, dajmy tak. Może się uda. Tutaj oczywiście słabsza noga, żeby nam nie dośrodkowali piłkę w polu karnym i żebyśmy nie stracili gola, więc grajmy. I mamy standardowego laga. Co dwa mecze mam te lagi, zauważyłem. Właśnie, bo nie powiedziałem ostatnie spotkanie. Wiedziałem, co się stało źle. Ale no cóż, chyba że odwiesi się nam gra. I szybko powiem, co się stało, bo były dwa ładne wyniki. Bardzo wysoko wygraliśmy i mam nadzieję, że spodoba wam się. No, za głośno są piosenki stanowczo, ale no to są te warunki bojowe, tak jak mówiłem. Okej, odwiesiło się Gytkier, Jeftić, Chrzanowski do tyłu, jest tu Vanderhart. Sprawdzam teraz właśnie głośność i powinna być w miarę. Popatrzmy, od autu Gojak do tyłu, Vanderhart wybija na lewo, tutaj jest Jóźwiak, który faulował, rzuć, czerwień, dlaczego? Za co czerwień, chyba że łokieć tam poszedł. Jóźwiak, wybijają zawodnicy Pogoni Szczecin. Będzie nam się grało łatwiej. Amaral teraz, ale tam piękna interwencja Rubena Limy, czyli lewy obrońca Pogoni. Grek wybija. Nie będę nawet starał się czytać jego nazwiska. Amaral, pięknie tam już jak na lewo, ale jest spalony Amarala. Nawet nie chcę tego nazwiska. Pewnie jest jakieś proste, ale no jednak długość litery nie zachęca. Szada z Puchacza. Ten dośrodkowanie Gytkier! Nad poprzeczką. Stipicie. Bramki Stipicie. Mosur. Mohika. Na lewo. Tutaj jest Amaral. Amaral pewnie zagra do Puchacza. Tak jest. Puchacz dośrodkowanie. Na skraj pola karnego. Gojak! Ale Grek, Kostas blokuje strzał. Mohika, Jóźwiak, dośrodkowanie na Amarala. No cóż, nie wyszło.
Stipicia. Daleki. Wykop. Tu jest Chrzanowski. Podaje do João Amarala. Ten do Jóźwiaka na prawo. Idziemy prawą stroną. Wycofanie do Amera Gojaka. Ten szybko do Mohiki. Mohika wycofuje do Gojaka. Ten oddaje mu piłkę. Dośrodkowanie. Zech wybija. Bardzo kiepskie dośrodkowanie Mohiki. Darko Jeftić. Puchacz. Amaral. Oddaje piłkę Puchaczowi. Greg wybija. Jeftić. Jeftić w polu karnym. Wycofuje do Puchacza. Gytkier! Oj. Bliziutko było. Stipicia. Wykopuje piłkę. Tam jest Podstawski. Greg. Lima. Do Greka. Ten laga na Kowalczyka, ale nic się złego na razie nie staje. Mohika. Idziemy prawą stroną. Kamil Jóźwiak. Co zrobi z tą piłką? Wycofanie do Gojaka. Na środek. Ten piękny przerzut do Puchacza. Dośrodkowanie. Jóźwiak z główki. Mamy gol. Polska akcja. Puchacz do Jóźwiaka i mamy 1-0. W końcu zasłużone prowadzenie, ponieważ no, krają w dziesiątkę, nie mogą tego zremisować. Znaczy się pewnie FM tak zrobi, że zremisują, ponieważ no, to jest FM. Ale no, w większości meczy, kiedy drużyna gra w dziesiątkę, no to nie daje rady. Nie daje rady, chociaż w FM-ie dało radę nawet wygrywać z drużynami dużo lepszymi w dziesiątkę. Nie wiem, jakiegoś nagle pusta do umiejętności się dostawało. I tak jak dobrze widzicie, tak mam laga. Stipicia. Wykopuje bardzo daleko piłkę. Czy Buksa dopadnie do niej? Tak, próbował odegrać do Dąbrowskiego, ale już jak przejął. Jeftić dochodzi do piłki. Oddaje Puchaczowi. Ten lewym skrzydłem. Podaje do Jóźwiaka w pole karne. Szadas! Ładny strzał, ale no, daleko od bramki. Bronionej przez Dante Stipica. Puchacz, Jeftić. Na prawo, tu jest Amaral, ten. Na prawe skrzydło, tu jest Mohika, nasz prawy obrońca. Co zrobi? Już w polu karnym. Dośrodkowanie, Gytkier! Nad poprzeczką. Ładnie wyglądają te nasze akcje. Ale brakuje skuteczności. Szadas teraz przed polem karnym. Dośrodkowanie rzutu wolnego. Wybija pogoń. Jeftić. Puchacz na lewo. Tu jest Chrzanowski. Co zrobi nasz środkowy obrońca z piłką? Ładnie wycofuje. Byle nie stracić. Gojak. Na prawo. Mohika. Amaral. Mohika. Do Gojaka. Ten mu oddaje piłkę. Wymieniają się serią podań. Nadal się. I Gojak. Dośrodkowanie na Gytkiera. Ale tu jest Greg. Puchacz zbiera. Jeftić. Strzał. Niecelny. Stipicia od bramki. Mamy bardzo duże posiadanie piłki, 78%. Greg, odbija się tam piłka od Buksy, Jeftić przejmuje. Jóźwiak lewym skrzydłem, oddaje Puchaczowi. Dośrodkowanie, ale Zech pięknie zbiera piłkę. Puchacz do Szadasa, ten do Jóźwiaka, ale strzał bardzo słaby. I prosto w bramkarza. Szadas. Bardzo tam niecelne podanie. Było jednego z naszych pomocników. Szadas. Do Puchacza. Ten oddaje mu piłkę. Szadas. Do środka. Jeftić. Ten na prawo. Mohika. Do środka. Amaral. Bardzo niecelny strzał. Będę to powtarzał, ponieważ czasami bardzo jesteśmy nieskuteczni. I teraz rzut z autu. Mohika. Gojak. Mohika. Gojak. Znowu Jeftić w środku, podanie na lewo, Puchacz do środka, Amaral, ale Bartkowski czyści, Chrzanowski przejmuje, Gojak do Szadasa, tu jest lewo Puchacz, wycofanie, Jeftić z Stipicia, broni. Miażdżymy na razie Pogoń Szczecin, arbiter dolicza 2 minuty. Daleki wykop Stipici, Puchacz zbiera piłkę, nawet nikt z Pogoni nie walczył o nią. João Amaral, lewym skrzydłem. Co zrobi? Dośrodkowanie do Szadasa, ten strzela słupek i mamy 33. gol w sezonie Krystiana Gytkiera. Asysta Szadasa i prowadzimy 2-0. Tak jak mówiłem, Szadas niesamowita jakość, a Gytkier to po prostu...
jak narzekałem na niego w pierwszych odcinkach, to tak teraz, no 33 bramki robią wrażenie, no tego nie możecie, no po prostu przepięknie znalazł się w polu karnym, wykorzystał strzał Sadasa, który no, znalazł się na słupku, który się odbił prosto pod jego nogi i prowadzimy 2-0 w tym meczu. Bardzo łatwa na razie liga. Stipicia na lewo, na prawo znaczy się, tu jest Jóźwiak, Mohiga. Mamy nadal piłkę, czy to będzie 3-0? Gojak, do środka, tu jest Jeftić, Jeftić! Blisko bramki. Piękny taki plasowany strzał. I okej, po przerwie najprawdopodobniej będę chciał jakiś rezerwowy skład, ponieważ no 2-0 z Pogonią, no nie spodziewałem się takiego wyniku aż tak szybko oczywiście. Znaczy no z Legią było inaczej, wiecie. Ale jestem bardzo zadowolony z waszej gry, ponieważ okej, nie motywujemy ich bardziej, bo lepiej jest logiem dobrego. I zaczynamy. Buksa, wycofanie do Zecha, Greg, Lima, do tyłu, tu jest Tipicia, ten do Buksy, Dąbrowski i koniec akcji Pogoni. No coś czuję, o, João Amaral, jakaś kontuzja, zdejmę go. Każdy pretekst do wprowadzenia Klubcia jest dobry. Sechowicza będę musiał wpuścić, ponieważ jest w bardzo słabej kondycji puchacz. I kogo by tutaj wpuścić? Halo, halo. Nie mam pomysłu. A w ogóle wiedzieliście, że Timur Zamalettino przychodzi do Arsenału Tuła? Przynajmniej u mnie. Kończył mu się kontakt, Arsenału Tuła zdążył i przychodzi tam. Nie będzie w swoim obecnym klubie, czyli chyba CSKA. Poczekajcie. Chyba jest CSKA, Moskwa, ale mogę się mylić, ponieważ dokładnie nie sprawdziłem. Kogo tutaj ściągnąć? No to na razie na tyle dajmy. Gdybym miał właśnie... Modera, to bym go wpuścił za Gojaka. A tak to chyba będę musiał nad Karlo Mucharem pomyśleć. Ponieważ dałem Pedro Tibie odpocząć. A teraz Mohiga środkiem. Na prawo, tu jest Jóźwiak. Tak na prawo? Tutaj już mi się mylą strony. Gojak, Sechowicz, nie, to jest lewa strona, no tak, bo mi się zmieniają skrzydłowe. Mohiga, dopada Shadas, Drygas, piękny ślisk, ale nadal mamy piłkę. Mosur do Gojaka, ten na lewo, tu jest Sechowicz, a mi pucha przeszkadza w komentowaniu tej akcji. Sechowicz, wycofanie, Jeftić, ten do środka, Gojak, jeszcze raz do środka, Shadas, Mohiga, dośrodkowanie, Jeftić, uderz, Jeftić, kurczę, blisko było. Ładny strzał Jefticia, ciągnie go na bramkę. Tak samo jak Shadasa. Właśnie teraz wspomniany Shadas. Do Sechowicza, ten do środka, Jeftić, jeszcze raz do środka, Gojak. Wymieniają się podaniami, Gojak do Klubsia. Ten oddaje mu piłkę, ten na prawo do Mohiki. Klubś oddaje Mohice, dośrodkowanie Gytkier. Stipicia broni. Ładna akcja graczy Lecha, a tymczasem pierwsze zagrożenie Pogoni Szczecin. Ruben Limal, Zech! I to jest bramka! To jest bramka! Przepięknie wykorzystali nasz błąd w obronie. Gracze Pogoni Szczecin. Ja jestem aż w szoku. Pierwsze piękne dośrodkowanie Limy. Niekryty w ogóle Zech. Tutaj błąd Jefticia oraz... Nie mogę zaznaczyć, ale to jest chyba... No nie mogę zaznaczyć, niestety. Ale mi się wydaje, że to mógł być Chrzanowski. Ale nie jestem pewny. Kurczę. No cóż. Pokażcie więcej zaangażowania i my musimy to wygrać. Shadas z rzutu rożnego. Dąbrowski wybija głową. Gytkier na prawej stronie. Gytkier przechodzi obrońcę Mosur. Do Jefticia, wycofanie do Chrzanowskiego. Ten wycofuje spokojnie do Sechowicza. Jeftić, ale znowu przejmują gracze Pogoni Szczecin. Mosur na szczęście bronił tył. I akcja na lewą stronę. Sechowicz, już jak oddał mu piłkę. Gytkier! Jest jedenastka. Co się stało? Ja nawet nie widziałem. Nie widziałem nawet tej akcji. Co się dzieje? Jaki.
Czy mamy karnego? Czy to było tak szybko? Tak, to było tak szybko! Wow! Nawet VAR-u nie było. Christian Gytkier nie strzelił tego. Rzut rożny. Niewykorzystane sytuacje, żeby się mścić. Czy Pogoń zremisuje, czy my strzelimy? Shadas na Gojaka. Tu nikt nie uderza na bramkę Stipicie. Szechowicz do środka, do Jefticia, ten do Sechowicza. Sechowicz z Jefticiem wymieniają się podaniami. Teraz na lewe skrzydło do Sechowicza. Ten oddaje Jefticiowi. Ten do środka, do Gojaka. Shadas, Gojak. Jeftić w trójkącie. Sechowicz. Dośrodkowanie. Gytkier! Stipicia broni. No panowie, my musimy takie sytuacje wykorzystywać. Teraz Sechowicz na lewej. Podanie do środka. Do Jóźwiaka. Ten oddaje Sechowiczowi. Greg wybija piłkę. Gojak! Z pierwszej... Nie, z przyjęcia, przepraszam. Ale oczywiście... Pogoń gra na wybicie już. Bardzo niecelne dośrodkowanie. Znaczy podanie i dośrodkowanie, które nie skończyło się rzutem rożnym. Przepraszam za zamotanie. Shadas! Blisko. Zek zgarnia. Jak najdalej. Wybija. Shadas! Shadas! Stipicia! Co wyprawia ten bramkarz Pogoni w tym meczu? To jest nieopisane. Już obronił ich przed przynajmniej dwoma golami. Gojak doszedł do tej piłki, ale no, oddał piłkę za darmo tak naprawdę. Shadas, może teraz? Shadas! Stipicia broni. Mosur jest jeszcze. Mosur, ale Bartkowski wybija na out. Jesteśmy przy rzucie z outu. Mohika. Do środka. Tu jest Jeftić. Jeftić w obrońce rywala. I teraz bardzo niecelnie Shadas. Jeftić przejmuje. Sechowicz na lewej. Podaje do Jefticia, ten do Gajaka. Ten na prawo przerzuca do Mohiki, ten z główki do... Chciał do... Klubsia, ale Spirindonowicz przejmuje. Gojak. Jeftić. Podanie na prawo. Mohika z pierwszej piłki, wszystko poszło. Ładna akcja. Ale Gytkier niestety nie strzela. A to już jest taka druga albo trzecia sytuacja, gdzie Gytkier według mnie powinien coś wykorzystać, ale no nic nie idzie. Teraz z akcją Pogoń Szczecin, Drygas, Begonia, Podstawski, Begonia. Jeszcze raz wymieniają się podaniami. Spirindonowicz, Ruben Lima. To jest zagrożenie wielkie, ponieważ ładnie dośrodkował piłkę. Podstawski! Piękne, przeszywające naszą obronę. Podanie, ale Drygas mógł być bohaterem. Mógł być bohaterem, ale trafił w poprzeczkę. Chciał się zabawić, na nasze szczęście. Wow. Ustawimy się trochę bardziej do tyłu. Klubś. Do Mohiki, prawym skrzydłem idziemy. Mohika, wycofanie. Gojak. Na lewo, tu jest sam Sechowicz niekryty. Pięknie przechodzi Sechowicz. Ale Gytkier nie dopada do tej piłki. Klubś na prawo w polu karnym. Wycofanie przed pole karne. Gojak. I Pogoń Szczecin wybija tą piłkę. No może i dobrze. Ukradniemy trochę czasu. Mosur. Do Gojaka. Ten na prawo do Mohiki. Wymieniają się podaniami. Zawodnicy Lecha. Teraz prawe skrzydło. Mohika. Znowu wycofanie do Gojaka. Ten na lewo do Sechowicza. Do środka do Jefticia. Ale strzał zablokowany, mamy rzut rożny. Byle żeby po kontrataku nie stracić bramki, ponieważ to jest bardzo ważne. Shadas z lewej strony. Shadas! I nic więcej się nie stało. Arbiter w ogóle doliczył 4 minuty do tego spotkania. Stipicia do nikogo. Zgarnia piłkę Sechowicz. Ten podaje do Gojaka. Ten na prawo do Shadasa, ale pięknie Ruben Lima czyści, ale nadal jest jego przy piłce. Gojak, Jeftić, Sechowicz do Jóźwiaka, Sechowicz, dośrodkowanie, tu jest Klubś! Mamy 3-0, 3-1, przepraszam, 3-1. Uff, myślałem, że to jeszcze przegramy. Zażądaj więcej. Zlatan Sechowicz z Klubsiem, ładne to było dośrodkowanie, popatrzmy. Sechowicz tutaj... Do Jóźwiaka, ten oddaje prostopadle do Sechowicza, ten przyjmuje
z drugiej piłki do Klubsia, ten na długi słupek i Stipicia bez szans. Popatrzmy, jest tu Strzechowicz, ale czemu my mamy laga w ostatniej akcji meczu? Czemu my mamy laga w ostatniej akcji meczu? Popatrzmy. Jeszcze Bartkowski. Bartkowski. Z akcją Pogoń Szczecin. Zwolnili. Bartkowski. Begonia. Arbiter, kończ ten mecz. Brawo. Wygrywamy 3-1. I jeszcze na koniec szybko pokażę. No i kolejny lag. No powiedzcie, żebym się nie wkurzał, bo to jest po prostu coś frustrującego. Ta gra mnie czasami frustruje, nie wynikami, nie wylewami, bo wylewy są bardziej, jakby to powiedzieć, cringe'owe. A tutaj no po prostu to wkurza i to tak totalnie. Mieć dobry komputer, a totalnie, nie wiem, wiem, że to beta i teraz, jakby to powiedzieć, można powiedzieć, że płaczę nad betą. Ale mam nadzieję, że to zostanie wyeliminowane w wersji pełnej, bo jeżeli nie, to naprawdę będzie w topa. Popatrzmy. Szybko. Tutaj Kamil Jóźwiak był najlepszym graczem meczu. Szybko tutaj wyślij asystenta i właśnie 7 zwycięstw z rzędu mamy. Ostatnio się widzieliśmy na Lechii Gdańsk. W tym, co się stało, to 3-1 z Jagiellonią, Szada z Getkiery, Jóźwiak. Bardzo dobry mecz ogólnie całego zespołu. Zaimponował mi wtedy Gojak i Amaral. Oczywiście Szadas i Jóźwiak i Getkier. Strzelcy bramek zawsze mi imponują. Tutaj pierwsza bramka Ariela Mosura w trzecim meczu. Bardzo fajnie. A poza tym z karnego Getkier i Szadas w 94 minucie. A dla tutaj jeszcze dla Jagiellonii strzelił z karnego Prikryl. Zresztą właśnie Anderson Mohika wtedy dostał żółtą kartkę. A tutaj właśnie w Górniku strzelił Daniel Siślak, którego chciałbym sprowadzić, ponieważ jest nawet ładnie wygląda, jeżeli chodzi o atrybuty tego zawodnika. Z Wisłą Kraków 6-1, triplet Gytkiera, hat-tricek. Po jednym raz Gojak. I dwa razy Darko Jeftiś. Bardzo fajny mecz, ogólnie był to Puchacza, który zaliczył bodajże, czy to będzie ten mecz tutaj pokazany? Tak, zaliczył 2 asysty. I bardzo, bardzo mi się podoba, ponieważ chciałbym, aby Puchacz był w top 3 asystujących. Dalej, ćwierćfinał z Resowią Rzeszów. Było troszeczkę po drugiej bramce ciepło naszego zespołu, ponieważ Klubś ładnie wykorzystał sytuację. W ogóle tu wyszliśmy praktycznie rezerwowym składem. Klubś wykorzystał dwie swoje szanse w 20 i 27. Potem z karnego, dzięki czemu chyba bodajże Rogne dostał żółtą kartkę. Raduil strzelił karnego. Potem Amaral na 3-1. I w tej 91 minucie już zrobiło mi się ciepło, ponieważ to już było 2-3. Ale wygraliśmy, udało nam się przejść z niżej notowanym rywalem i chodzimy dalej. Potem wygrana 5-1 z Legią Warszawa. Kolejny hat-trick Getkiera dla Legii, tylko Antolić z karnego, po którym zresztą żółtą kartkę dostał Puchacz. Amaral i Jeftić dopełnili zadania. Getkier gra niesamowicie. Kolejny wynik to 6-1. Dwa gole Getkiera po jednym. Chrzanowski, Jóźwiak, Szadas i Gojak. Po raz kolejny tutaj mi zaimponował Getkier, Szadas i Jóźwiak, czyli ta standardowa trójka, która mi co mecz praktycznie imponuje. Bardzo dobry mecz zagrał Mohika, który miał bodajże jedną asystę, chciałem powiedzieć dwie, ale nie byłem pewny. Jedną asystę miał. Gdzie jest ten mecz? No to też powinni naprawić. Miał jedną asystę, dobrze zagrał Mosur ze Chrzanowskim. Dobry mecz Vanderharta. Ogólnie cały mecz był pod kontrolą, jakby to można powiedzieć, nas. A dla Zagłębia Lubin strzelił Filip Starzyński. Jak widzicie, my tutaj potrafiliśmy nie mieć straconego gola. A właśnie w tych 6 ostatnich, 7 ostatnich meczach straciliśmy 2
4, 5, 7 goli. I teraz 8 straciliśmy. No, trzeba poprawić defensywę, ponieważ no za łatwo zaczęli teraz nam strzelać. Ale na razie nie będę nic zmieniał. A tymczasem na razie się żegnam z wami, bo nie mamy 25 minut, więc nie opłaca mi się dogrywać meczu ze Śląskiem. Ale zobaczymy, czego nagram. Pewnie tak, bo to już jest finał. To już będą jakieś emocje. Dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!